zrobiliśmy już tam, myślę, że no, kilkaset milionów takiego finansowania. Mogę powiedzieć śmiało, jak to działa. Równie dobrze mogliśmy wziąć sobie jakiś kredyt ratalny, tak, i zapomnieć o jednej racie. Już ocena systemowa, czyli ten pierwszy scoring, może być dużo gorszy, co wpłynie na ofertę. Jak brałeś kredyty, było bardzo dużo kredytobiorców. Dzisiaj tak niestety nie jest, dlatego też banki zmieniły politykę. Dzień dobry, drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku spotkamy się z naszym ekspertem, Szymonem Soroką, który opowie nam nieco więcej o procesie budowania zdolności kredytowej i wykorzystywania jej przy inwestowaniu w nieruchomości bez zbędnych wstępów. Zaczynamy. Dzień dobry, Szymon. Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzień dobry, Piotrze. Dziękuję pięknie za te miłe zaproszenie. Chciałbym poruszyć dzisiaj głównie trzy aspekty dotyczące inwestowania w nieruchomości i lewarowania tego kredytami. Jeden to będzie zdolność kredytowa z punktu widzenia osoby fizycznej. Dwa, kredyty firmowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą. I trzy, kredyty inwestycyjne dla spółek prawa handlowego, czyli na przykład spółek z o.o. Także zostańcie do końca odcinka, bo nie wiecie, jakie możliwości przed wami ewentualnie stoją. Szymon, zacznijmy od kroku numer jeden, najprostszego na świecie uzyskania kredytu hipotecznego dla osoby fizycznej. Drogi Piotrze, jeżeli chodzi o ten krok najprostszy na świecie, czyli uzyskanie kredytu hipotecznego dla osoby fizycznej, to niestety ten krok był prosty, ale dwa lata temu, ze względu na to, że dzisiaj ta forma weryfikacji jest nieco inna. Ale są tak naprawdę takie trzy podstawowe zasady, co trzeba zrobić, żeby takie finansowanie dostać. Po pierwsze, trzeba pracować, tak, bo to jest podstawa z podstaw. Bardzo często mam takie telefony: dzień dobry, panie Szymonie, ja mam nieruchomość za 2 miliony złotych, także ja ją dam do banku, ale ja nie muszę mieć chyba dochodu, nie, bo już mam nieruchomość za 2 miliony. Niestety tak nie jest. Musimy pracować, tak? Podstawową formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Jeżeli ktoś się szykuje do kredytu, no to nie oszukujmy się, przygotowanie polega na tym, że robimy coś po to, żeby uzyskać ten zamierzony cel, czyli, jak to się ładnie mówi, uzyskać ten piękny kredyt, czyli spełnić swoje marzenia. I teraz, jeżeli już mamy jakieś zamiary, to na pewno umowa na czas nieokreślony. Nie bawmy się w jakieś tam, jeżeli sobie coś próbujemy stworzyć, próbujemy się do czegoś przygotować, to nie bawmy się w jakieś formy typu umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa tego na czas określony. Banki tego nie lubią. Nie mówię, że nie można na tym uzyskać finansowania, bo jak najbardziej można, ale rozmawiamy o prostych rozwiązaniach, które na pewno w tych 99%, jeżeli wykluczymy wszystkie negatywne czynniki, pozwolą nam na to, żebyśmy takie finansowanie dostali. Jeżeli mamy umowę o pracę na czas nieokreślony, tak, za chwilę powiemy o tych innych formach zatrudnienia, no tak naprawdę dzisiaj nie ma takiego jasnego schematu, który powie, ile musimy zarabiać, żebyśmy uzyskali kwotę X. To są zawsze jakieś indywidualne wyliczenia. Wklepujemy to w kalkulator, tak, mierzymy wskaźniki i tak naprawdę tą kwotę, którą musimy mieć do realizacji tego konkretnego celu, czyli uzyskania tej konkretnej kwoty kredytu, możemy podać w 5 minut, tak? Czy możemy założyć, że dochód 50, że wartość raty kredytu miesięcznie nie powinna przekraczać raczej 50% takiego dochodu rozporządzalnego netto miesięcznie? Jeżeli uśrednimy sobie banki, to możemy tak przyjąć. Okay, tak, czy zarabiam 10, rata nie może być wyższa niż 5. 5, tak. Wiadomo, tak, żeby ktoś później nam nie zarzucił w komentarzach, że mówi nieprawdę. Jeżeli zarabiasz 10, no to wskaźnik, tak zwany wskaźnik DTI mówi o tym, że te dochody nie powinny, te zobowiązanie nie powinno przekroczyć tam 60-65% twoich dochodów. Ale jeżeli mówimy o bezpiecznym szykowaniu, bezpiecznym przygotowaniu, żeby gdzieś tam no, nie było powtórki sprzed roku, tak, że stopy nagle pogórowały, poszybowały mocno do góry, jastrząb pokazał, że no, że trzeba można uważać i że można, no to żeby tego nie powtórzyć, przyjmijmy sobie bezpieczne 50%. Wcześniej liczyło się, że na każde pożyczone 100 tysięcy wydajemy około 500 zł, tyle będzie wynosiła rata kredytu. Dzisiaj przy tych wyższych stopach liczmy, że za każde pożyczone 100 tysięcy ta rata to jest nie 500, a 750-800 zł. Mówimy, tak? Mówimy o kredycie na 30 lat. 25-30 lat to nie jest jakaś duża różnica w racie, tak? Ona jest praktycznie znikoma, no bo przez ten okres dłuższy bardzo często gdzieś tam płacimy większość odsetek, także ta rata jest naprawdę znikoma. To załóżmy sobie 25-30 lat, czyli załóżmy sobie średnio te 750 zł, tak? Mhm. No czyli wiadomo, no jeżeli pożyczamy, nie wiem, chcemy pożyczyć sobie 1 000 000 zł na zakup domu, no to ta rata będzie na poziomie gdzieś 7 500, tak? Oczywiście to są bardzo przybliżone takie z głowy wyliczenia. Czyli wtedy, żeby ten milion uzyskać, musimy zarabiać około tam 14-15 tysięcy złotych netto miesięcznie, tak? To jest taka podstawowa zasada. Forma, no to jest jedno, no mamy tą umowę o pracę na czas nieokreślony, ale
ale to nie jest powiedziane, że na przykład mamy tą umowę przez miesiąc i po miesiącu możemy iść do banku. Możemy, jeżeli wykażemy sobie jakąś kontynuację innego zatrudnienia bez żadnej przerwy w tym zatrudnieniu, tak? Czyli taki minimalny okres, ale takie minimum z minimum, żeby uzyskać finansowanie, to jest okres zatrudnienia przez 3 miesiące. I tak naprawdę dzisiaj zostały nam 3 albo 4 banki, w których możemy ten kredyt po 3 miesiącach uzyskać. To jest wiadome, że jeżeli będziemy zatrudnieni w firmie krzak, bo na to trzeba mocno zwracać uwagę, tak? Której nie ma w internecie, o której nic nie słychać, która została utworzona, nie wiem, 3 miesiące temu albo pół roku temu, to analityk to wyłapie na 100%. I tutaj nie ma w ogóle żadnych wątpliwości. I też trzeba o tym mówić, żeby nie było później takich pretensji, no ale mówił pan, że 3 miesiące wystarczą, ja się zatrudniłem w firmie A, tak? I te 3 miesiące nie wystarczyły. Musimy mocno zwracać uwagę na to, gdzie pracujemy. Jeżeli pracujemy w firmie, nie wiem, pana Jana, która jest niewidoczna, której nie ma w internecie, która tak naprawdę gdzieś tam ma swoich stałych kontrahentów, możemy dostać takie finansowanie jak najbardziej, ale te zatrudnienie na pewno nie może wynieść 3 miesiące, a musi wynosić minimum 6, jak nie trochę więcej, no bo analityk to będzie mocno weryfikował. Przy takiej firmie na pewno poprosi o podstawę wymiaru składek. Możemy powiedzieć, że tak naprawdę dla bezpiecznego rachunku plus do tego, żeby mieć możliwość składania wniosków do wielu banków, raczej w stronę 6 miesięcy zatrudnienia. Jak najbardziej, właśnie chciałem to też powiedzieć, nie? Żeby zapewnić jakiś sobie taki poziom bezpieczeństwa, no to ten okres taki optymalny i większość banków idzie w tym kierunku, to jest 6 miesięcy zatrudnienia przy tej umowie na czas nieokreślony. A dla osób teraz prowadzących działalność gospodarczą, ale które ubiegają się o kredyt hipoteczny prywatny taki? Minimum 12 miesięcy, z czego banki też już się powoli z tych 12 miesięcy wycofują, bo też mamy bardzo nieliczną grupę tych banków, które jeszcze przy tym okresie 12-miesięcznego prowadzenia działalności udzielają te zobowiązania. W większości banki wymagają 24 miesięcy, tak? Zmieniło się to tak naprawdę po pandemii, tak? W tym okresie pandemicznym, no bo banki zauważyły, że no, kontrahent, który ma 12 miesięcy ten dochód uzyskiwany z tytułu działalności gospodarczej, no niestety, ale nie ma jeszcze stabilnej pozycji na rynku, tak? Nie ma stabilnych przychodów, nie ma stabilnych dochodów, no i bank nie może sobie pozwolić na coś takiego, że no, ten klient straci nagle kontrahentów, bo wiesz, Piotr, to jest naturalne, tak? Ludzie idą do ludzi, którzy mają pewne doświadczenie, tak? Czyli jeżeli ja otworzę sobie dzisiaj firmę, będę ją prowadził 12 miesięcy, no to mogę być super ekspertem w tej branży, mogę robić cuda, no ale jeżeli nie mam wyrobionej jakiejś tam renomy i opinii, no to no, nie do końca mogę na tym rynku przetrwać, tak? I banki przyjęły bardzo podobny schemat myślenia i zmieniły troszeczkę oczekiwania co do klientów. Co innego jest w przypadku, kiedy na przykład pracuję u ciebie, tak? Mam u ciebie umowę o pracę i nagle się dogadaliśmy, powiedzieli: Szymon, szukamy oszczędności, chcę wejść na inny level, będziesz mógł zarabiać więcej, przejdźmy na B2B, tak? Czyli współpracę pomiędzy działalnościami gospodarczymi. I to banki też rozumieją. To banki też akceptują i rozumieją. Jeżeli nawet dzisiaj otworzę działalność gospodarczą i za miesiąc będę chciał iść po finansowanie, to jak najbardziej mogę iść po to finansowanie, ale nie mogę mieć przerwy pomiędzy naszą współpracą. No i oczywiście te B2B ma polegać na tym, że ja ze swoim starym pracodawcą, czyli z tobą w tym przypadku, tak, będę kontynuował pracę, ale na zasadzie gdzieś tam innej formy rozliczenia. To jest jak najbardziej też akceptowalne i tu nie musimy czekać 12, a nie 24 miesięcy. Jasne, czyli jeśli mamy ubieganie się o kredyt hipoteczny z punktu widzenia osoby, która ma etat, umowę o pracę, na pewno do przedstawienia będzie ta umowa o pracę, że ona jest na czas nieokreślony, wyciągi albo przynajmniej potwierdzenia zapłaty tych wynagrodzeń za ostatnie powiedzmy 3 do 6 miesięcy. Ile możemy pokazać więcej, no to tym lepiej. Czy coś jeszcze z takiej wyciągi albo potwierdzenia wpływu, to jest wszystko zależne od banku, tak? Jasne. Bo jeden bank wymaga, to jest, myślę, że dla osób, które nas oglądają, to jest bardzo istotna rzecz. Są banki, które wymagają pełnych wyciągów z rachunku, bo chcą prześwietlić tego klienta, zobaczyć tak naprawdę wszystko. A są banki, które wymagają tylko i wyłącznie pojedynczych wpływów wynagrodzenia, czyli chcą zobaczyć, że ten pracodawca plus zaświadczenie od tego pracodawcy oczywiście, czyli tego drugiego dokumentu potwierdzającego te dochody, bo chcą zobaczyć, że tak rzeczywiście jest. Nie jest powiedziane i nie możemy powiedzieć, że jeżeli masz umowę na czas określony, to nie dostaniesz finansowania. Dostaniesz jak najbardziej. Tylko na pewno, jeżeli masz na umowę na przykładowo, nie wiem, od 3 miesięcy na 3 miesiące do przodu, to nie ma co mówić o finansowaniu ze względu na to, że bank nie wie, czy ty będziesz pracował. Ale jeżeli masz umowę od 6 miesięcy... Na czas określony powyżej 12 miesięcy, to będzie ok? Jeżeli masz umowę o pracę od 6 miesięcy, przykładowo, tak, wstecz, jest ona na czas określony i będzie ona na minimum 6 miesięcy do przodu, to też są banki, które ci takiego finansowania udzielą. Jeżeli masz na 12 miesięcy do przodu, to tutaj myślę, że nie ma najmniejszego problemu, tak, bo większość banków ci coś takiego finansowania udzieli. Jeżeli to jest na przykład twoja trzecia umowa z danym pracodawcą i ona dalej jest na czas określony, to banki ją będą traktowały jako umowę na czas nieokreślony. Jasne. Czyli tutaj mamy już bardzo prosty schemat. Jeszcze raz wspomnę o tym, że rozmawiamy o bardzo takim prostym schemacie tworzenia tej zdolności, tak, kreowania tej zdolności i podejścia do tego kredytu. Dlatego powiedzieliśmy w pierwszej kolejności o umowie na czas nieokreślony.
określony, ale pamiętajmy o tym, że nie każdy taką formę zatrudnienia ma. Jeżeli chodzi o umowę zlecenie, to jest to też, czy umowę o dzieło, to są oczywiście też akceptowalne formy zatrudnienia jak najbardziej, tylko że w większości przypadków okres zatrudnienia w tych dwóch formach musi wynosić niestety 12 miesięcy, tak? 12 miesięcy wstecz. Przy umowie zlecenie, czy umowie o dzieło nie są istotne te miesiące, na które my będziemy mieli zawartą tą umowę do przodu, bo to jest całkowicie inna forma gdzieś tam tego rozliczenia z pracownikiem. Możemy też mieć, jeżeli już mówimy o zatrudnieniu, możemy mieć jak najbardziej gdzieś tam kwestię powołania, możemy być członkiem zarządu, możemy pracować w swojej spółce, tak? Tylko tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że to naprawdę będzie weryfikowane. Czyli jeżeli mówimy o tym, że jesteśmy powołani, nie wiem, na członka zarządu w naszej spółce, bądź jakiejkolwiek innej spółce, no to wtedy wiadomo, że ta spółka musi mieć jakieś wyniki finansowe, bo bank może to sprawdzić. Nie zawsze to robi, ale może to sprawdzić, tak? To jest pierwsza rzecz. Ten okres musimy mieć 12 miesięcy wstecz, żeby bank też zobaczył, że mamy pewną regularność tych wpływów, tak? No i wiadomo, że no to nie może być też jakaś tam spółka krzak, no bo bank też nie jest głupi i też może sobie zweryfikować, że otworzyliśmy to po to, żeby takowe zatrudnienie uzyskać. Ale Piotr, żeby nie było tylko, bo rozmawiamy o tak naprawdę umowie o pracę i żeby nie było, że ktoś przyjdzie i powie, dobra, mam umowę o pracę, czyli ja tak naprawdę nic innego już nie muszę mieć, nie? Jest wiele czynników wpływających na tą możliwość uzyskania kredytu, bo na przykład jeżeli ktoś, nie wiem, ma negatywną historię kredytową w biurze informacji kredytowej, tak? No to no wiadomo, że takiego finansowania nie dostanie. Albo jest już szczęśliwym posiadaczem 8 kredytów hipotecznych. Również może to być trudniejsze, w szczególności w bankach komercyjnych. Tak jest, pięknie to powiedziałeś. W szczególności w bankach komercyjnych jest to niemożliwe, ale nagrywaliśmy wcześniej takie odcinki, że jeżeli ktoś ma tą zdolność i ma już 8 hipotek i zdarzało się to w mojej historii dość często, robimy tak zwaną konsolidację tych kredytów hipotecznych, czyli pakujemy to do jednego worka i automatycznie bank widzi tak, jakby klient miał jeden kredyt hipoteczny, tak? Bo bank nie widzi, że to jest hipoteka łączna. Jest to do zrobienia, tyle że no wiadomo, wymaga to gdzieś tam dość dużej zdolności kredytowej, tak? To możemy sobie gdzieś tam w innym odcinku bez problemu mówić. Podstawa, jeżeli ktoś szykuje się do kredytu, wchodzimy na stronę www.big.pl i nie jest to żadne promowanie ich raportów, ale to jest podstawa każdego kredytobiorcy, żeby tamte konto mieć założone. To nie jest żaden koszt, bo złotówkę kosztuje weryfikacja, 49 zł kosztuje pojedynczy raport. Ja zawsze mówię, że warto wykupić sobie pakiet 12 raportów. To jest koszt tam powyżej 100 zł, ale to jest nasze zabezpieczenie. To jest zabezpieczenie na rok. Tam są alerty, wiemy, czy ktoś nie próbuje wyłudzić kredytu, czy ktoś nie próbuje nas oszukać. To jest podstawa z podstaw. Jeżeli się ubiegamy o kredyt, ściągamy sobie stamtąd raport i patrzymy, co tam jest, bo równie dobrze mogliśmy wziąć sobie jakiś kredyt ratalny, tak, i zapomnieć o jednej racie. Jeżeli będziemy mieli opóźnienie przekraczające 30 dni i będzie to w przeciągu, nie wiem, ostatnich 2 lat, no to już ocena systemowa, czyli ten pierwszy scoring może być dużo gorszy, co wpłynie na ofertę. A w ten sposób, zanim złożymy wniosek o ten kredyt, możemy sobie sytuację posprzątać, zgłosić się do tej firmy, ratę zapłacić, zgłosić to do BIK-u, żeby wyczyścili, tak, i powiedzmy w przeciągu tam miesiąca, 2 czy 3 wyczyścić sobie sytuację, żeby analityków nie niepokoić. Jak chodzi o dokumenty przy działalności gospodarczej, ja sam na tych dokumentach i w ten sposób się ubiegałem o kredyt. Dokumenty chyba 4, czyli potwierdzenie zapłaty podatku za zeszły rok i PIT, KPIR-ka za rok bieżący, jeśli mamy przykładowo lipiec, to do zamkniętego czerwca najlepiej tą KPIR-kę pokazać, wyciągi bądź, no zwykle jednak wyciągi, potwierdzenie o braku zaległości w składkach ZUS i potwierdzenie braku zaległości w Urzędzie Skarbowym. To taki, powiedzmy... Dużo rzeczy się zmieniło, tak, ze względu na to, że tak naprawdę dzisiaj banki przy działalności gospodarczej, ze względu na to, że tych kredytów nie ma, troszeczkę obniżyły te progi ryzyka. Jak ty brałeś ten kredyt, to było bardzo dużo, jak brałeś kredyty, było bardzo dużo kredytobiorców, bardzo dużo osób chętnych, które o te kredytowania się ubiegały. Dzisiaj tak niestety nie jest, dlatego też banki zmieniły politykę. Nie każdy bank i no, jest mało banków, które proszą o potwierdzenie opłaty podatków. Okay. Jest mało banków, które proszą o wyciągi z rachunku bankowego. Bank przede wszystkim wymaga deklaracji PIT za rok ubiegły, bądź jeżeli weryfikuje 2 lata, to za 2 lata ubiegłe, tak? Weryfikuje potwierdzenie regularności tych przychodów, czyli... Jest to pewien uśmiech na twojej twarzy w związku z tym. No uśmiech wypływa z tego, że oczywiście lepiej nam się pracuje, tak? No, myślę, że cała moja konkurencja może to potwierdzić. Klient może się na pewno dużo lepiej przygotować do takiego finansowania, jeżeli to kilka było lat temu. Wcześniej, tak? I to bez dwóch zdań. Jeżeli chodzi o tą działalność, no to jeszcze raz, PIT, księga przychodów i rozchodów, ryczałt,
bądź karta, cokolwiek, żebyśmy potwierdzili do tych złożonych deklaracji tą regularność, żeby nie było, że klient wystawił jedną fakturę i tak naprawdę zrobił sobie tym dochody, dlatego bank chce to weryfikować, no i oczywiście narastające dokumenty dochodowe za rok bieżący, plus w niektórych bankach musimy pokazać szczegółowe zestawienie sprzedaży za ostatni zamknięty miesiąc, tak? Czyli pokazać, od kogo masz te dochody. Żeby bank zobaczył, jaka jest struktura tych przychodów, żeby to nie jest jedna faktura wystawiona na przykład na firmę żony. Jeżeli będzie na firmę żony, też są banki, które to przepchną i rozumieją tą specyfikę, ale wiadomo, że to są bardzo pojedyncze przypadki, dlatego nie chciałbym iść w tym kierunku, bo jasne, to jest dość niebezpieczny grunt. Krok drugi, czyli drugi sposób uzyskania finansowania, z punktu widzenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą, ale już nie kredyt hipoteczny, a firmowy, jakiś może taki inwestycyjny, tak to sobie nazwijmy. Jak tego rodzaju finansowanie można uzyskać? Czy te dokumenty będą podobne jak w przypadku kredytu hipotecznego? I o jakich dzisiaj, powiedzmy, rozpiętościach w zakresie oprocentowania można mówić? Piotr, dokumenty tak naprawdę są bardzo podobne, są praktycznie te same, bo tu mówimy też o finansowanie, czy hipoteka, czy finansowanie kredytem inwestycyjnym, czy zabezpieczonym, czy niezabezpieczonym, no to weryfikacja jest bardzo podobna, praktycznie ta sama, tak? Tutaj nie mamy, można powiedzieć, dużej różnicy, tak? Jeżeli chodzi o rozpiętość w oprocentowaniach, wszystko jest zależne od tego, co będziemy nabywać. Jeżeli mamy kredyt niezabezpieczony, chcemy wziąć, nie wiem, milion kredytu niezabezpieczonego, czy tam zabezpieczonego jakąś gwarancją z BGK, czy jakimś ubezpieczeniem, no to mówimy o marży na poziomie 4-5%. Jeżeli chcemy kredyt zabezpieczony, mówimy o marży na poziomie, nie wiem, 2-3%, bo też takie możliwości są, tak? Czyli tutaj to wszystko jest zależne od tej indywidualnej oceny tego klienta, od potrzeb tego klienta, od zobowiązań tego klienta, aktualnie posiadanych, od jakiejś historii spłacania tego klienta. Nie mamy takiego czegoś, że mamy sztywną ofertę, już nic nie możemy zrobić, bo jeżeli przychodzisz do mnie, ja ci powiem, dobra Piotr, otworzę sobie jakiś skoroszy z banku, powiem, bo ja ci mogę zaproponować 5% marży, to jest gówno prawda, bo tak nie jest. Każdy ma jakieś widełki, że jesteś dobrym klientem, mamy negocjacje. Jeżeli bank tak naprawdę widzi, że jesteś dla nich potencjalnym klientem, który z nimi zostanie, to będzie chciał też zrobić wszystko, żeby takiego klienta przyciągnąć, no bo tworzy sobie pewien portfel klienta, który będzie klientem premium, tak? Jasne. Czyli tutaj zawsze możemy mówić o jakichś negocjacjach, zawsze możemy mówić o jakimś tam indywidualnym podejściu do tego klienta, dlatego ciężko jest mi powiedzieć, jaka siatka marsz może być stosowana. Nie będziemy mówili o łącznym oprocentowaniu, no bo dzisiaj tak naprawdę rozmawiamy, mamy, wiesz, koniec czerwca, dzisiaj rozmawiamy o tym, że mamy WIBOR na poziomie X, ale no nie wiemy, co będzie za miesiąc, nie wiemy, co będzie za dwa, za trzy, za cztery. To jest od nas niezależne i tu z tym nic zrobić nie możemy, tak? Czyli tutaj ten temat bym pominął. Jeżeli chodzi o finansowanie kredytem inwestycyjnym działalności gospodarczej, okres prowadzenia jest też podobny. Są banki, które biorą pod uwagę działalność prowadzoną od 12 miesięcy. Ale raczej są banki, 24. Tak, są banki, które biorą 24. I teraz, wiesz, kredyt inwestycyjny, czy cięższy, czy lżejszy od hipoteki, to zależy, tak? Jeżeli bierzesz sobie, nie wiem, lokal usługowy na swoją siedzibę, to wiadomo, że z samego pojęcia działalności gospodarczej i kredytu inwestycyjnego bank patrzy na ciebie, że no bierzesz ten kredyt no po to, żeby się rozwijać. Jeżeli się rozwiniesz, będziesz więcej zarabiał, jeżeli będziesz więcej zarabiał, to więcej przyniesiesz do tego banku, czyli tutaj specyfika i logika tego podejścia jest, myślę, że taka jak nasza, tak? Przykład taki, że na przykład mówiłeś wcześniej, mamy już 8 hipotek, bank komercyjny będzie na nas krzywo patrzył. Będzie krzywo patrzył, jeżeli pójdziemy po kredyt hipoteczny, no bo ustawa mówi jasno, jest to kredyt z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Nie możesz mieszkać w 10, znaczy nasi inwestorzy mogą mieszkać, ja o tym doskonale wiem i mieszkają, tak? Robię to też już od lat. Ale jeżeli analityk na ciebie patrzy, to nie uwierzy, że mieszkasz nagle w 8 mieszkaniach i to jeszcze kurwa w jednej klatce schodowej, nie? Zdarza się to oczywiście, kłócę się z żoną, z mamą, tatem, bratem, córką, synem. Och, i jakie tak ty chodzę... musisz być kłótliwy, nie wierzę w to, Szymon. No, piętrami chodzę, no dlatego się to zdarza, ale skończę. Kredyt inwestycyjny na przykład na zakup 9 nieruchomości, gdzie wykażemy stricte, że jest to pod wynajem, nie jest żadnym problemem, tak? Wkłady są bardzo podobne, mamy wkłady na poziomie 20, 25, 30%, czyli tutaj nie ma dużej rozpiętości, no ale wiadomo, że wtedy już nikogo nie oszukujemy, nie mówimy, że nie wiem, będziemy tam mieszkać, mówimy wprost, kupuję na wynajem, chcemy rozszerzyć sobie swoją działalność gospodarczą. Tak jak przy hipotece mamy 30 lat, tak przy tych firmowach realnie do 15? 20. Do 20. Chyba mBank robi do 20. mBank robi do 20, tak. Okay. Do 20 są banki spółdzielcze, które też robią na 20, są banki spółdzielcze, to jest też bardzo, praktycznie wszystkie. Bank spółdzielczy nie patrzy na twoje maksymalne zaangażowanie. Jeżeli masz nawet 10 kredytów hipotecznych i chcesz pójść po 11, 12, 13, jeżeli ci zdolność na to pozwoli, nie ma najmniejszego problemu, idziemy, rozpisujemy wnioski, dostajesz 12, 13, 14 mieszkanie. Tu nie ma żadnego problemu, oni mają bardzo luźne podejście, no bo podchodzą do człowieka, tak, ty możesz im nawet powiedzieć, kupuję to na wynajem. Ich to
praktycznie w ogóle nie obchodzi, tak? Oni ci dadzą finansowanie, dadzą ci dobrą ofertę. Nie polecam, nie wiem, w pierwszej kolejności iść do banków spółdzielczych ze względu na to, że no jest ta pewna rozbieżność i różnica, o której rozmawiamy, tak? W banku spółdzielczym nie ma limitu, w banku komercyjnym jest, tak? Znaczy nie ma, no jest limit pod kątem kwotowym, że bank spółdzielczy na przykład nie udzieli na jedną osobę więcej, jeżeli mówimy o osobie fizycznej, niżej 4 miliony złotych, tak? Ale teraz... Jeżeli pójdziemy do spółdzielczego, weźmiemy sobie 4 miliony złotych, no to później już do komercyjnego nie pójdziemy. A odwrotnie możemy sobie ten schemat zamienić, czyli idziemy do komercyjnego, bierzemy 4-5 milionów złotych. Jeżeli zdolność nam na to pozwoli, albo sobie to dobrze przygotujemy, to idziemy do spółdzielczego i bierzemy kolejne 4 miliony złotych, tak? Czyli tutaj ten schemat, ten spółdzielczy jest bardzo fajnym bankiem. Jeżeli myślimy o inwestycjach, zostawmy go sobie zawsze na koniec, tak? Bo on nam zawsze pomoże, jeżeli wszystko oczywiście jest gdzieś tam w naszej sytuacji ustabilizowane. Trzeci kredyt, trzecia opcja dla spółek ZO chociażby, czyli kredyty już typowo inwestycyjne. Jestem w spółce ZO, prowadzę ją sobie, jestem w zarządzie, jestem tam wspólnikiem. Co bank będzie prześwietlał, ile maksymalnie taki kredyt inwestycyjny, czy on się różni jakoś od tego firmowego dla działalności w przypadku spółek? Cenowo nie ma praktycznie żadnej różnicy, bo cenowo jest to bardzo podobne. Co okres trwania będzie... 15 lat? Okres trwania też jest podobny, czy 20, czy 15, bo to jest też kredyt inwestycyjny, tylko inna forma tak naprawdę prowadzenia działalności, bo to, czy ty prowadzisz jednoosobową działalność, czy ty prowadzisz spółkę ZO, no tak naprawdę spółka ZO jest bardziej weryfikowana pod kątem takim, że no tutaj bank ma pewne ryzyko, że ten wspólnik się zaraz może zmienić, tak, i coś z tym zobowiązaniem może się stać. Jeżeli chodzi o finansowanie na jednoosobową działalność, no to odpowiadasz ty osobowo i tyle. Tutaj w większości banków też odpowiadasz osobowo, bo banki wymagają weksli, czyli poręczeń tak naprawdę od zarządu czy od... Zależy od banku. Są banki, które wymagają od zarządu, czyli od reprezentantów spółki, są banki, które wymagają od wszystkich udziałowców. Okay. Tak? Czyli poręczenia wszystkich, którzy mają powyżej 20%, czy... Wszystkich udziałowców wszystkich zgodnie z umową spółki. Tak? Dlatego tutaj, wcześniej tego nie było, to się zmieniło gdzieś tak, myślę, że od 2 lat. I oni wtedy poręczają do wysokości swoich udziałów, czy poręczają solidarnie wszyscy? Nie, no poręczają wszyscy solidarnie na weksle. Nawet jak mam 1% zobowiązanie. Nawet jak mam 1% udziału, to ręczę za cały kredyt. Tak, ale to są też 2-3 banki, które tego wymagają. Jasne. Tak, reszta banków tego nie wymaga, bo jesteś nie, wiesz, są banki, które wymagają poręczenia wszystkich zgodnie z umową spółki, a są banki, które wymagają poręczenia udziałowców widocznych w KRS-ie. Czyli tak? Wtedy od 10%. Weksel, jeżeli zbędziesz udziały, tak, no to weksel przepisujemy na nowego udziałowcę. Także tutaj to jest wszystko do ominięcia. Nie? Jeżeli ktoś chce świadomie podejść do finansowania, to się takich rzeczy nie boi i tutaj nie ma o czym mówić, nie? Jeżeli chodzi o spółkę, spółka jest dużo bardziej weryfikowana, jeżeli jednoosobowa działalność, ze względu na ryzyko, tak jak przed chwilą powiedziałem. Tutaj tak? Raczej też 2 lata działalności dla spółki, co? No, w zależności, to jest tak samo jak z jednoosobową działalnością, tak? Są banki, które wymagają roku, są banki, które wymagają 2, w większości wymóg to są 2 lata prowadzenia i wtedy na pewno złożone sprawozdanie finansowe i... bilans, rachunek zysków i strat, to jest podstawa. Bilans, rachunek zysków i strat to są dokumenty, na które tak naprawdę liczymy rentowność spółki, liczymy wskaźniki, czy w ogóle te wskaźniki nam się spinają, czy nie, tak? Wiadomo, że o ile dokumenty przy jednoosobowej działalności gospodarczej, one nie są skomplikowane, no bo dlatego masz jednoosobową działalność, żebyś wchodził w ten biznes, a dokumenty spółki już no trzeba je rozumieć i trzeba potrafić je czytać i no, gdzieś tam te wskaźniki banku, te programy banku do wyliczania wskaźników mają jakieś zaszyte swoje wewnętrzne zasady liczenia tej rentowności, no właśnie, i liczenia bo to tych wskaźników. Też zapytać i w działalności w spółkach, co ważniejsze, przychód czy dochód, czy i to, i to? Słuchaj, no to jest zależne. Jeżeli idziesz po limit w rachunku, tak, czyli taki produkt, który tak naprawdę przeznaczasz do jakichś pokrywania bieżących twoich należności, zobowiązań i tym podobnych rzeczy, tak, no to wiadomo, że no ten przychód jest ważny, bo robi się obrót, ten limit spłacany jest tym obrotem, tak? Jeżeli chodzi o kredyty typowo ratalne, no to jest ważne i to, no ale bank będzie liczył twoją zdolność na podstawie wygenerowanego dochodu. Zysku, tak? Tutaj w działalności, dochodu, tu zysku, nie? W spółkach, podobno przy tych kredytach inwestycyjnych, o ile się nie mylę, dobrze, żeby to nie było tak, że spółka przykładowo miała 200 tysięcy zysku na 200 tysiącach obrotu, tylko jednak tak, żeby to wyglądało trochę... Żeby to było realne, tak? Wiesz, czyli... Piotr, nie ma spółek, nie oszukujmy się, na jeżeli 100% ktoś, marży. Nie ma spółek na 100% marży. Jeżeli jest spółka na 100% marży, to znaczy, że to jakaś spółka córka, czyli fizycznie gdzieś mamy spółkę matkę, która ma na sobie jakieś koszta, tak, i tak, która gdzieś tam jest głową tych całych realizacji kontraktów. Jeżeli chodzi o kredyty inwestycyjne w spółkach ZO, to tak naprawdę to, czy my dzisiaj wygenerujemy 100 tysięcy, czy my dzisiaj wygenerujemy 200, czy 300, czy 500 tysięcy tego zysku, to nie jest przy jakimś krycie zabezpieczonym inwestycyjnym o tyle istotne, o ile prognoza, którą musimy stworzyć na całą
okres kredytowania, tak? Dlatego ja na przykład bardzo lubię banki spółdzielcze pod kątem finansowania spółek w jakichś dużych projektach, ze względu na to, że tam rozmawiamy z ludźmi, a nie z systemem, z komputerami. I tutaj, jeżeli robimy prognozę i się tej prognozy trzymamy, ona jest weryfikowana, bo ona jest mocno weryfikowana, że się jej trzymamy, to tak naprawdę mamy całkowicie inne podejście do tego klienta i całkowicie inne podejście do tego finansowania. Zrobiliśmy już tam, myślę, że kilkaset milionów takiego finansowania, dlatego mogę powiedzieć śmiało, jak to działa, tak, że jest to naprawdę fajny schemat. W bankach komercyjnych też możemy działać na biznesplanach, też działamy na prognozach, ale tam jest jednak system, czyli musimy przejść przez pierwszą weryfikację. Jeżeli się nam nie zgadzają wskaźniki, dostajemy decyzję negatywną, jesteśmy zablokowani, nie ma o czym mówić. W bankach spółdzielczych tak nie jest, funkcjonuje całkowicie inaczej. Dlatego tutaj, jeżeli mamy duże inwestycje i chcemy, żeby to na pewno wyszło, skupiłbym się też na tych bankach spółdzielczych, nie? Pod kątem oczywiście tych spółek z o.o. Spółka z o.o. jest o tyle fajnym tworem, że tutaj nie mamy jakichś wielkich limitów, tak? Czym więcej inwestycji, tym bardziej spółka się rozwija, tym więcej możemy brać tego finansowania, możemy to dzielić na spółki córki, tak? Czyli możemy sobie stworzyć naprawdę przepiękny konspekt tych działalności, które posiadamy. Są minusy, które funkcjonują mocno w bankach komercyjnych, ze względu na to, że banki komercyjne przy spółkach z o.o. w większości weryfikują zarząd i udziałowców, nie? Pod kątem tego, tak. Czy na przykład nie miałeś jakichś negatywnych historii. Czyli mogą na przykład zapytać i sprawdzić mój prywatny BIK jako zawsze prezesa zapytają, zarządu. Zawsze w większości zapytają, w większości sprawdzą twój prywatny BIK jako prezesa zarządu, żeby zobaczyć, czy tak naprawdę, wiesz, nie jesteś przekredytowany, czy masz zdolność, czy nie masz jakiejś negatywnej historii, czy nie płacisz co trzeciej raty. Banki spółdzielcze weryfikują tylko i wyłącznie BIK spółki. Nie weryfikują BIK-u udziałowców, nie weryfikują BIK-u zarządu. W banku spółdzielczym umowę podpisuje reprezentant i podpisuje weksel za spółkę. To jest bardzo, bardzo istotne, dlatego tak cedzę swoje słowa. Tym bardzo pozytywnym akcentem na koniec bardzo chciałbym ci podziękować. Dałeś fajną pigułkę ekspresową, myślę, że około 30 minut, w którym jest tak naprawdę kompendium uzyskania każdego finansowania. Dziękujemy widzom. Dziękujemy bardzo. Dziękuję ci, Piotruś, za zaproszenie. Mam nadzieję, że będę mógł na tym fajnym fotelu części posiedzieć. Na to liczę. Jak najbardziej. Jak mi załatwisz kredyt na spółkę. Żaden problem. To jak najbardziej. Dziękujemy. Trzymajcie się. Cześć. Trzymajcie się. Dzięki.